Hej kochani, witam was w 19 czerwcowym vlogu. Witajcie kochani w zakończenie roku. Ja za chwilę jadę do szkoły, ponieważ na 8:30 mam w szkole zakończenie roku szkolnego. Tak, masło maślane. Bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ już za chwilę mam wakacje, już szczerze mogę powiedzieć, że już mi się rozpoczęły. Dzisiaj jest ostatni dzień, w którym pojawię się w szkole, w tym roku szkolnym. Tak. Dzisiaj stwierdziłam, że założę taką sukienkę lnianą z Zary, z kolekcji dziecięcej, z kropkami, naprawdę ona jest przepiękna, ona ma takie grochy bardziej, czarne. I do tego idealnie dobrałam gumkę właśnie tutaj w kropeczki, ponieważ ja kolekcjonuję je i akurat, jak widzicie, miałam w domu. Także za chwilę pokażę wam moją stylizację. Stwierdziłam, że nie będę bardzo, wiecie, ubierać się tak na galowo, ponieważ jest dość ciepło, a tak po prostu będzie mi wygodniej. Dzisiaj też po zakończeniu roku mam w planach pojechać do sklepu, ale to zobaczycie w innym filmie, ponieważ mam w planach kolejny odcinek z serii Jem tylko jedzenie jakieś przez 24 godziny, także ja tutaj wam nie zdradzam i zobaczycie pewnie niedługo na kanale, jeśli taki odcinek nagram. Witajcie kochani z domu, ja już po zakończeniu roku byłam jeszcze na chwilę w sklepie, nagrałam właśnie urywki do tego filmu, o którym wam mówiłam i mega się cieszę, ponieważ zaczęłam wakacje. Zamierzam naprawdę produktywnie spędzić te wakacje, oczywiście trochę odpocząć, ale też nie marnować czasu, ponieważ 2 miesiące, no może trochę ponad, ponieważ jest dopiero dzisiaj 19. Bardzo się cieszę, naprawdę powiem wam, że wyczekiwałam bardzo długo na wakacje i ciągle wam powtarzałam, że ten czas leci mega szybko, że ja wyczekuję wakacji, że to szybko zleci i miałam rację, naprawdę ten czas leciał po prostu nieubłaganie, szybko i mamy wakacje. Mam nadzieję, że wy również się tak cieszycie jak ja. Jeśli chodzi o świadectwo, to pewnie będą pytania, czy pokażę, czy nie. Także kochani, w tamtym roku było sporo niedomówień, było też kilka dziwnych i nieprzyjemnych sytuacji dla mnie, jeśli chodzi o świadectwo. Bo wiadomo, jak się pokazuje coś w internecie, to czasami jest tak, że ludzie różnie to interpretują, także ja stwierdziłam, że w tym roku świadectwa nie będę pokazywać, bo wiadomo jak to jest, nie będę wam teraz tłumaczyć. Wiem, że pewnie dużo osób chciało zobaczyć moje świadectwo, ale powiem wam tyle, że jestem naprawdę z siebie bardzo zadowolona. Teraz byłam w 7 klasie, po wakacjach idę do 8 i powiem wam, że było ciężko się przestawić, ponieważ w 6 klasie jest zdecydowanie mniej przedmiotów i też inni nauczyciele i ogólnie jest wszystkiego mniej. W 7 klasie jest zdecydowanie trudniej. Oczywiście nie chcę nikogo straszyć, jeśli ktoś idzie po wakacjach do 7 klasy. Pamiętajcie kochani, aby brać wszystko na luzie, nie stresować się, uczyć się przede wszystkim dla siebie. Ja osobiście bardzo się cieszę, że połączyłam nagrywanie razem ze szkołą. Nie miałam żadnych większych problemów. Też sporo rzeczy się działo w ciągu roku i naprawdę jestem zadowolona z siebie i wiadomo, fajnie mieć taką satysfakcję. Ja też nie lubię jakoś się chwalić i mówić wam, że jestem z siebie zadowolona, jakie to mam super na przykład oceny. Nie lubię czegoś takiego, ale naprawdę powiem wam, że nie spodziewałam się, że 7 klasa będzie dość trudna i na początku podchodziłam do tego naprawdę na luzie i w ciągu roku też się nie stresowałam. Kilka osób też mi napisało, abym wypowiedziała się na temat szkoły 7 klasy, także kochani, ja nie jestem żadnym też, wiecie, specem od tych spraw, ponieważ ja też nie mogę porównać, jeśli chodzi o 7 i 8 klasę. Ja dopiero po wakacjach idę do 8 i wiem, że pewnie też będzie trudno, że pewnie będzie jeszcze trudniej, bo sporo osób też na ten temat mówi, że 8 klasa też jest trudna, że trzeba się uczyć systematycznie. Ja o tym wiem, ale ja to mówię też z mojej perspektywy, kiedy wiecie, z 6 klasy, gdzie macie naprawdę tylko kilka przedmiotów, idziecie do 7 klasy, gdzie lekcji jest naprawdę sporo i macie mnóstwo nowych przedmiotów, jest ciężko się przyzwyczaić i tylko pod tym kątem. Także to tyle jeśli chodzi o szkołę, chciałabym już zakończyć ten temat i myśleć o wakacjach, bo to teraz jest na pierwszym miejscu w mojej głowie i myślę, jakby tu spędzić wakacje, naprawdę. Ja uwielbiam być zorganizowana, bardzo lubię jak się dużo dzieje, ja wtedy jestem taka zadowolona,
I szczerze nie lubię, jak siedzę w domu i nic nie robię. Naprawdę, wiadomo, każdy ma takie dni, że chce odpocząć, a cecha, która towarzyszy mi chyba od zawsze, to uwielbiam robić milion rzeczy naraz. Serio. Także to tyle ode mnie. Zobaczcie, kochani, tak sobie główkę tutaj w poduszeczkę wtulił. Nie chcę go też, wiecie, budzić. Odzywam się do was, kochani, po kilku godzinach, już się przebrałam i sporo się zmieniło, ponieważ niestety się bardzo rozpadało i miałam w planach pojechać na rower, tak, ale niestety coś nie wyszło, ponieważ no wiecie, jak jest deszcz, to no tak średnio się wybierać na rower. Dzisiaj albo jutro mam w planach zrobić pudding z tapioką. Tutaj akurat kupiłam takie kuleczki, one chyba są jakieś japońskie. I jak się doda mleczko kokosowe i taki mus u góry, to naprawdę to jest przepyszne i ostatnio to jadłam właśnie w The Cold Press Juices i bardzo mi to posmakowało i ja kiedyś też w domu robiłam, tylko właśnie trochę inaczej i też było dobre. Także postaram się zrobić, nie wiadomo, czy jeszcze dzisiaj zdążę. A zobaczcie, kochani, kto do mnie przyszedł właśnie do pokoju. Lusia tutaj sobie leży. Ja właśnie wyszłam na dwór, ponieważ przestało padać i jest naprawdę przyjemnie. Nie jest duszno, także bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ wiecie, po deszczu się trochę ochłodziło i jest naprawdę tak fajnie na dworze i można odpocząć. Ja za chwilę zabieram się za zrobienie kolacji i pokażę wam również sernik, który ostatnio zrobiłam, tak? Tego dnia, kiedy nie nagrywałam vloga, zrobiłam sernik, który naprawdę bardzo fajnie wyszedł. Dodatkowo jest proteinowy, zdrowy. Wziąłam go z przepisu Dane, bo jakiś czas temu właśnie zobaczyłam i stwierdziłam, że muszę go zrobić, ponieważ bardzo ładnie się prezentuje, do tego jest zdrowy. No i stwierdziłam, że przetestuję i naprawdę się nie zawiodłam. Komar! Teraz jak są wakacje, to bardzo się cieszę, ponieważ będę miała sporo czasu, aby zrobić jakieś wypieki. Planuję też zrobić jakiś tort. Dawno Snapusia nie było na kanale. Siedzi sobie tutaj ze mną. Ej, no... Miniu, Bisiu, Misio malutki, Snapuś. Takie przytulaski, to jest moja mała przytulanka, zobaczcie. Tak, buziaczki. Cześć, ziomeczku. Ziomuś. Ziomuś. Także tak, kochani, prezentuje się ciasto. Jest to sernik na zimno, u góry ma galaretkę oraz maliny. I zobaczcie, jaki piękny tęczowy. Na dole tutaj płatki owsiane, daktyle oraz masło orzechowe. Czas uczcić zakończenie roku jakimś przepisem, także dzisiaj na kolację, znaczy bardziej taką obiadokolację zrobię gofry, ale w wersji na słono z jajkiem. Ja właśnie przyniosłam sobie kolację do pokoju i stwierdziłam, że będę odpowiadać przy okazji na pytania. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało, że ja będę trochę jadła, trochę mówiła do was. Poprosiłam was na Instastory, abyście zadawali pytania, już nie związane ze szkołą, tylko wiecie, może bardziej z wakacjami, jeszcze nie patrzyłam i zaraz sobie na kilka odpowiem. Jeśli chodzi o moją kolację, to zrobiłam gofra. Na górze mam jajko. Takie, wiecie, sadzone i to żółtko chyba będzie się tak fajnie rozpływać, także zaraz zobaczę i spróbuję, czy to połączenie jest w ogóle dobre. Szczerze wam powiem, że to połączenie jest naprawdę bardzo dobre i rzadko jem gofry, powiem wam. W ogóle nie wiem, kiedy ostatnio jem takiego zwykłego, tradycyjnego gofra, ponieważ najczęściej robimy takiego, wiecie, bardziej zdrowego z Julką i w ogóle najczęściej to chyba pancake'i robimy, jeśli już z takiego ciasta. A gofry nie wiem czemu jakoś tak rzadziej robimy. Ale naprawdę ten gofr z jajkiem jest naprawdę bardzo dobry. Powiem wam, że ja nie umiem jeść przed kamerą i jakoś naprawdę mnie to stresuje. Także pierwsze pytanie, planujesz jakąś serię na wakacje? Pozdrawiam, ja również wszystkich pozdrawiam.
Nie myślałam nad żadną serią. W tamtym roku było, wiecie, tylko Back to School, a jeśli chodzi o taką stricte wakacyjną serię, no to nie wiem, może macie jakieś pomysły, to możecie napisać w komentarzach. Oczywiście postaram się nagrywać jakieś takie letnie, wakacyjne filmy, może jakieś pomysły i pewnie rutyny, bo o to mnie prosicie. Postaram się nagrać, oczywiście one wymagają dużej ilości pracy, ale może akurat mi się uda w wakacje. Jest też sporo pytań o wakacje, czy mam jakieś plany, także kochani, jeśli oglądacie mnie dłużej, to wiecie, że u mnie jest wszystko spontanicznie. Jakieś tam plany są, nie chcę wam też wszystkiego zdradzać, bo wiadomo, jak coś nie wypali, to będzie słabo, a często tak jest, że jak się coś mówi, to później coś nie wypala i no i jest średnio tak fajnie. Także jeśli coś będzie fajnego, to będę was oczywiście informować. Mam nadzieję, że te wakacje naprawdę super spędzę. Jak na razie jakichś, wiecie, takich ogromnych planów nie mam, ale coś tam się szykuje. Następne pytanie. Podobają ci się paznokcie hybrydowe u młodszych i czy chciałabyś sobie zrobić? Także jeśli chodzi o paznokcie hybrydowe, to każdy raczej rozporządza swoim życiem tak jak chce. Ja nikomu nie będę mówić, czy ma sobie robić paznokcie, czy nie. Ja osobiście jak na razie nie planuję paznokci hybrydowych, ale to wszystko może się zmienić. Chociaż w tamte wakacje raz mi Julka zrobiła, ponieważ chciałam spróbować, jak to jest. Jeśli ja bym robiła już paznokcie hybrydowe, to takie bardzo delikatne, subtelne, w jednym kolorze nawet. Jest też pytanie dotyczące Lublina, czy to miasto mi się podoba, czy fajnie tutaj się mieszka i ogólnie. Także jeśli chodzi o Lublin, to powiem wam, że kiedyś naprawdę średnio lubiłam to miasto i nigdy nie mogłam tutaj nic znaleźć i pamiętam, że jak pojechałam do Warszawy, to tak mi się spodobało to miasto i tam wszystko było i ogólnie. Mam takie odczucia, że kiedyś było coś takiego, że Warszawa jest takim dużym miastem, że tam wszystko jest. Według mnie teraz inne miasta się tak rozwinęły, że na przykład u nas w Lublinie, mimo tego, że to jest dużo mniejsze miasto od Warszawy, to jest naprawdę sporo różnych miejsc, do których można pójść. Wiadomo, w Warszawie jest dużo więcej i różnorodnych miejsc, ale naprawdę, jeśli chodzi o Lublin, to w przeciągu kilku lat się bardzo rozwinął, bo pamiętam, że kiedyś wielu rzeczy nie było. A teraz naprawdę, jeśli ktoś by chciał przyjechać do Lublina, to znajdzie coś dla siebie. Może nie ma za dużo takich, wiecie, klimatycznych kawiarni czy restauracji, ale da się coś znaleźć i naprawdę powiem wam, że nie można narzekać. Lublin nie jest ani bardzo małym miastem, ale też nie jest jakimś mega dużym miastem. Wydaje mi się, że jest tak właśnie pośrednio. Pamiętam, że kilka lat temu, jak Angelika przyjechała do Lublina i się z nami spotkała, ze mną i z Julką, to mówiła, że jedyne, nad czym ubolewa, to nad tym, że w Lublinie nie ma Starbucksa. Oraz bardzo jej się podobały kamieniczki na Starym Mieście. Te takie różowe, może bardziej kamienice, ponieważ mają bardzo ładne kolory. Także to tyle, jeśli chodzi o Lublin. Jeśli ktoś by chciał wpadać, to no, możecie zajrzeć do Lublina. Kolejne pytanie. Wypowiedz się proszę w temacie ekologii. Jest też właśnie tutaj, widzę, że kilka pytań na ten temat. Warto oczywiście zacząć na początku od małych kroczków, od siebie. I na przykład bardzo prosta rzecz, zamienić plastikowe słomki na metalowe czy papierowe, albo po prostu ich nie używać. Nie są konieczne, tak samo nie musimy pić w plastikowych kubkach, tylko na przykład w szklanych. To są niby takie małe rzeczy, a naprawdę one dużo zmieniają. Nie używać jakichś plastikowych opakowań. Kolejna sprawa to nie branie plastikowych toreb w sklepach, takich wiecie, jednorazowych, które weźmiemy, później gdzieś wyrzucimy. Najlepiej kupić zwykłą torbę lnianą, płócienną, czy nawet taką dużą i chować tam zakupy. I warto mieć właśnie taką torbę zwykłą, płócienną, jak gdzieś jedziemy, na przykład w bagażniku, w samochodzie, czy nawet w plecaku. To zajmuje niewiele miejsca, naprawdę to jest bardzo przydatne. Snapuś chce wyjść z pokoju, także muszę go wypuścić chwileczkę. Jeśli będziemy świadomi tego, że plastik jest zły i każdy będzie jakoś tam, wiecie, postępował zgodnie z ekologią, to będzie nam się za kilkanaście lat lepiej żyło na naszej planecie, bo to my ludzie tworzymy naszą planetę, więc warto o nią dbać po prostu. Ja też, kochani, nie chcę się wymądrzać, nikogo pouczać, to nie jest w moim stylu, bardzo nie lubię tego robić, także pozostawię już ten temat. Także, kochani, będę się już dzisiaj z wami żegnać. Oczywiście wszystkim życzę udanych wakacji, mam nadzieję, że wszystko u was dobrze i lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję za poświęcony na oglądanie czas. Buziaki!